Donald Trump zostaje skazany za przestępstwo, którego nikt za bardzo nie rozumie, i w procesie, który był jednym z najdziwniejszych w historii. Natomiast dla Donalda Tuska jest to wzór tego, jak powinno funkcjonować prawo także w Polsce. Dziwny jest ten temat, ale się nim zajmiemy, bo taki jest nasz obowiązek. To będą kroniki szalonej Ameryki. Zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Słuchajcie, będzie pewnie krótki ten film, mam taką nadzieję. Dlatego, że jestem trochę poirytowany. Nawet nie tym, że Minnesota zakończyła swoją przygodę w tym roku w playoffach, bo doszliśmy niezwykle daleko od czasu, jak grał gość z tym numerem co się nazywał tak, nie byliśmy w finałach konferencji zachodniej. I wiecie, to jest zupełnie inne kibicowanie, niż jak ktoś jest kibicem Los Angeles Lakers albo New York Knicks i mówi czemu nie zdobyliśmy mistrzostwa od trzech lat? Czemu nie możemy kupić wszystkich najlepszych zawodników i powiedzieć zobacz, jesteś w Hollywood albo jesteś w Nowym Jorku? Eee. Także mi to jest zupełnie inny styl. To jest mój styl i... Wara wam od tego. Tak. Natomiast jestem poirytowany, bo tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ale, oczywiście, media polskie robią z tego dzisiaj temat, no bo zapadł wyrok. To jest oczywiście ważne. Natomiast większość tych rzeczy, których dzisiaj powiem, było wiadomo dużo, dużo wcześniej. Mówiłem o nich wielokrotnie na tym kanale. Spróbujmy prosto to wytłumaczyć. Jaki jest problem z tą sprawą? Że mamy problem z rozróżnieniem dwóch kwestii. A, Donald Trump został skazany, a Donald Trump jest zły, więc najprawdopodobniej został skazany za to, że jest zły. I B, że w ogóle nie wiemy, na czym polegała ta sprawa. I tak naprawdę, to jest najlepsze, przysięgli, ława przysięgłych nie wiedziała do końca, za co go. Wskazuje. Donald Tusk napisał tak. O winie i karze decyduje prawo, nieważne czy sprawca jest prezydentem czy ministrem. Tę amerykańską lekcję polscy politycy muszą wkuć na pamięć. Wszyscy, mówi Donald Tusk. Otóż, jeżeli to jest wzór funkcjonowania prawa wobec wo e polityków, dla Polaków, dla Polski, dla Rzeczpospolityki, to jest jeden z najgorszych możliwych. Prokurator jest wybranym demokratą. Sędzia był wybrany w wyborach powszechnych, co jest normalne w Stanach Zjednoczonych, ale jego córka jest operatorem. Demokratycznym, aktywistką, on yy, finansował kampanię Joe Bidena w 2020 roku yy, i finansował różne inne antytrumpowe organizacje. I to, jak się zachowywali obydwaj ci panowie w procesie oskarżania Trumpa, najpierw, a potem w procesie przeprowadzania tego procesu dowodowego przed sądem, no to jest, mówiąc szczerze, yy, Jeden z niewielu przypadków w ostatnich latach, kiedy rzeczywiście w 100% można Donaldowi Trumpowi e, przyznać rację, że to, co się wydarzyło, było rikt. Jeżeli z kimkolwiek rozmawiacie, kto teraz się pyszy pyszni tym, że mówi Donald Trump jest skazanym przestępcą, bo skazano go za 34 przestępstwa, chociaż one wszystkie polegały teoretycznie na tym samym, i praktycznie też. Więc tak naprawdę, za jedno, które było rozłożone na 34 osobnych wpisów w księgach rachunkowych, to, to, to warto takiej osobie zadać pytanie, za co Donald teraz Trump został skazany. I pierwsza odpowiedź będzie taka: Został skazany za to, że zapłacił gwiazdce porno, z którą miał romans, pieniądze. Otóż nie został za to skazany, gdyż to jest legalne. Jak ktoś jest trochę mądrzejszy, to powie, został skazany za to, że sfałszował księgi rachunkowe swojej organizacji, czyli biznesu swojego, prawda? Otóż to też nie jest prawda, gdyż sfałszowanie księg rachunkowych ksiąg rachunkowych jest. Wykroczeniem, które w dodatku chyba za chwilę by się przedawniło, jeżeli już nie się nie przedawniło. Czyli mi minął, jak mówią Amerykanie, wykroczeniem jest tylko, by zrobić z niego przestępstwo. Stwierdzono, że to wykroczenie posłużyło do ukrycia innego przestępstwa. Które, uwaga, nie zostało zdefiniowane precyzyjnie przez cały ten proces i w ostateczny, to jest największy szok z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły. W ostatecznej wersji. Instrukcji dla ławy przysięgłych. Jak ktoś z Was oglądał, być może film o Robercie Derście ostatnio, drugi sezon był gorszy dużo niż pierwszy, no ale też facet był już prawie na łożu śmierci, więc tam trochę średnio mógł powkurzać. Natomiast to jest ten facet, który był bardzo bogaty, jedna z największych rodzin deweloperskich w Nowym Jorku. Nomen omen Donald Trump też do takiej rodziny w sumie trochę należy, chociaż on zdecydowanie w przeciwieństwie do Darsta rozbudował majątek e, swojego ojca. W każdym razie. Sytuacja tam była taka, tylko po to przywołuję ten przykład, że jak kończy się proces, to sędzia wydaje instrukcję dla ławy przysięgłych, bo to ława przysięgłych oczywiście decyduje na podstawie swojego sumienia, rozumienia prawa, natomiast to co robi sędzia, to wydaje im instrukcje, które mają im pokazać co tak naprawdę będzie oznaczało w sensie prawnym, że ktoś jest winny lub ktoś jest niewinny. I na przykład w tym procesie, gdzie facet przyznał się do tego, że rozkroił ciało swojego sąsiada na części i wyrzucił je do morza, było w tej instrukcji napisane, że my oceniamy, czy on jest winny morderstwa, bo taka była jego obrona, że on nie jest winny morderstwa, tylko tam w wyniku wypadku, przypadku, tamten się sam zastrzelił, no to on go pokroił na części, bo się bał. Trudna sytuacja. W każdym razie, więc na tym polegają te instrukcje, co oznacza w przypadku tej sprawy, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów. A w przypadku tej sprawy prawnicza interpretacja była niezwykle skomplikowana, więc sędzia musiał Jasne instrukcje wydać ławie przysięgłych, żeby oni rozumieli. I to w jaki sposób ten sędzia zrobił, poza tym jak prowadził proces, gag order, czyli zakaz wypowiadania się na temat procesu dla Trumpa, zobowiązanie Trumpa do obecności pełnej na całym procesie, niedopuszczenie do głosu świadków, które, którzy, na przykład, jak inspektor FECA, czy FICA, tak, to jest Federal Election Commission Administration, tak jest chyba skrót. W każdym razie, federalna organizacja, Instytucja, która zajmuje się przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa wyborczego. Nie dopuścił tego e, świadka, na przykład z świadka, który kwestionował wiarygodność głównego świadka oskarżenia, czyli Michaela Coena, e, wyprosił ławę przysięgłych podczas i zaczął go pouczać, że i to było bardzo ciekawe, bo on zaczął do niego mówić, you won't. Stir me down again, czyli wyprosił ławy przysięgłych, dlatego że stwierdził, że świadek patrzył na niego konfrontacyjnie, w sensie świadek, który to był Robert Costello, który mówił, że Michael Cohen, który był kluczowym świadkiem prokuratury, człowiek skazany za krzywo przysięstwo, człowiek, który siedział w więzieniu, a wyszedł tylko dlatego, że wydarzył się COVID na świecie i nie wszystkich chciano trzymać w więzieniach. On powiedział, Costello był jego prawnikiem, i powiedział w czasie procesu, że Cohen w 2018 roku, gdy był spanikowany na temat tego, co dalej będzie z jego życiem, że on może trafić do więzienia, powiedział: Nie wiem, co mam robić, ale na Trumpa naprawdę nic nie mam. Co oznacza po pierwsze, że najprawdopodobniej to jest typowy świadek prokuratury, któremu prokuratura oferuje coś w zamian. Zresztą, na temat Koena wyszły szczegóły w czasie tej sprawy, że on w ogóle w czasie, kiedy był w sądzie, to potem wychodził z sali sądowej i sprzedawał mediom e, pomysł na reality show, który byłby oparty na jego życiu, w jakieś tam, tam życie z Koenami, zamiast życia z Kardashianem. Wracając do tych instrukcji. Więc w tej instrukcji jest napisane, przypominam, kluczowa jest koncepcja taka. Nie czy Trump sfałszował księgi, bo to jest raczej udowodnione i o tym wszyscy wiedzą. Do jakiego przestępstwa ukrycia służyło to sfałszowanie ksiąg, żeby z tego misdemeanor, wykroczenia, zrobić crime, czyli przestępstwo, bo został skazany za 34 przestępstwa. I sędzia w tych instrukcjach pisze, że są trzy możliwości co jest w ogóle bezprecedensowe. Trzy możliwości są: albo było to naruszenie FIKA, czyli federalnego prawa. Elekcyjnego, pra federalnego prawa wyborczego, albo było to naruszenie prawa dotyczącego podatków, albo posłużyło to do sfałszowania jeszcze czegoś innego. Otóż w czasie tego procesu, i teraz to jest rzecz kluczowa, i jaka jest instrukcja jego dla przysięgłych? Otóż musicie być jednogłośni co do tego, czy Trump jest winny. No to jest normalna praktyka, jak jest niejednogłośne, jury, czyli ława przysięgłych, to mamy tak zwane hand jury i to jest mistral. proces się nie odbył, prawda? Czyli nie, nie doszli ani do wyroku y, skazującego, ani uniewinniającego. Ale nie musicie być zgodni, które z tych trzech możliwych przestępstw, żadne z nich nie zostało udowodnione Trumpowi, to jest ważne, zostało przez niego popełnione i w tym celu dokonał falsyfikacji tych ksiąg rachunkowych. Nie musi być, nie myśli, Czyli jedna osoba może być stwierdzić z dwunastu, że naruszone zostało FIKA, czyli prawo wyborcze, ale ktoś inny może stwierdzić, a może chciał coś innego sfałszować, a może coś tam. Więc dano. Yy, yy. Ławie Przysięgłych takie instrukcje, które miały doprowadzić do tego, żeby ten wyrok był skazujący. A pamiętajmy, że prawdopodobieństwo tego, że ten wyrok był skazujący, biorąc pod uwagę, że to jest nie tylko stan Nowy Jork, nie tylko miasto Nowy Jork, ale Manhattan, czyli pewnie jedna z najbardziej antytrampowych miejsc, jakie można znaleźć w Ameryce, i tak została stamtąd, znaczy taka była jurysdykcja, i stamtąd została wybrana ława Przysięgłych. Warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy: że. Alvin Bragg podczas całego procesu nie. Znaczy, była taka sugestia, że Trump z, dokonał za pomocą tego fałszerstwa, chciał ukryć. 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 Ronald Reagan, ukryć. Election interference, czyli w jakiś sposób naruszenie ogólnych przepisów. Oczywiście, to się działo w okresie kampanii wyborczej w 2016 roku, chociaż co ciekawe, mamy też tutaj ta, pewną logikę ex post factum, bo fałszerstwa dokonano głównie w roku 2017, kiedy Trump już wiedział, że wygrał wybory i już był prezydentem, no bo był inaugurowany, tak jak Joe Biden 6 stycznia, tylko że 2017, a Joe Biden 2021. Więc po pierwsze, Alvin Brack, prawo federalne, które ewentualnie naruszył Trump, jakby, jakby takie naruszenie mogło wyglądać? W ten sposób, że wydatek na hash money, który jest legalny sam w sobie, to znaczy zapłacenie komuś, żeby nie rozpowiadał światu, że ty go dotykałeś po nodze, nie jest nielegalne. To można powiedzieć, to jest troszkę obrzydliwe, to jest niezbyt taka kulturalna praktyka i tak dalej, różnie to można ocenić, ale to nie jest nielegalne. Nawet w kontekście kampanii wyborczej to nie jest nielegalne, co więcej wielokrotnie takie rzeczy w kontekście kampanii wyborczej w amerykańskiej polityce były robione, więc to nie jest nielegalne. Natomiast nielegalnym byłoby to, że to zostało zaksięgowane, znaczy, sytuacja była taka, Cohen zapłacił Stormy Daniels, żeby nie gadała, a Trump oddał pieniądze Cohenowi, ale nie sklasyfikował y, ich jako wydatek kampanijny, tak? no bo żeby... Y, Logika jest oczywista, dosyć oczywista, to znaczy, że jeżeli miałem romans e, z gwiazdą Porno, no to może to zaszkodzić mojej kampanii. E, natomiast samo w sobie to jeszcze raz to nie jest nielegalne. Nielegalne jest to, że zapisał tę opłatę czy zwrot pieniędzy dla Koena jako usługi prawnicze, których Koen e, najprawdopodobniej nie e, świadczył. Natomiast kluczowa jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy. FICA, czyli Prawo Federalne dotyczące wyborów, definiuje dosyć w sposób bardzo precyzyjny, co można uznać za wydatek kampanijny. I tę interpretację także zmienił e, sędzia Merchant e, w kontekście swojej e, instrukcji dla Rady Przysięgłych. Bo prawo mówi, że jeżeli istnieje inny powód, dla którego taka. Płatność mogła zostać yy, zrealizowana. Na przykład, takim powodem może być fakt, że Trump nie chce, żeby jego żona się dowiedziała. Zresztą on i obrona takiego argument, jego obrona głównie takiego argumentu, że chcesz ochronić swoją rodzinę. Co ludzie robią wielokrotnie. Natomiast merchant stwierdził, że no, wiem, że to jest subtelna różnica, ale ona jest niezwykle ważna. To znaczy, po ta pierwsza definicja, ta, która jest w prawie FIKA, mówi tyle, że jeżeli mógł mieć inne powody, to należy z reasonable doubt założyć, że to niekoniecznie musiał być wydatek kampanijny. Natomiast Melczan to zmienił, że gdyby nie było kampanii, to ten wydatek by się nie odbył. A ponieważ wydatek się odbył w 2016 roku, tak, ona dostała pieniądze w 2016, czyli w trakcie kampanii rzeczywiście, no to ten wydatek jest. Jej, yy, znaczy je, dotyczy kampanii, tak? Czyli zmiana troszeczkę układu słów sprawiła, że łatwiej było tej ławie przysięgłych stwierdzić, że Trump rzeczywiście fałszerstwem ukrywał inne przestępstwo, jakim było, uwaga, nie kłamstwo kampanijne czy oszustwo kampanijne, bo te, te, nie ma takiego zarzutu, zresztą to by były zupełnie inne przepisy prawa i tak dalej, że ukrywał fakt, że w wykorzystał pieniądze do kampanii, których w ten sposób nie zaksięgował, tak? Można powiedzieć. Tak, czyli innymi słowy ukrył, coś jakby takie rzeczy też mogą się dziać. To znaczy, że ktoś mówi, że nie wiem, dostaje pieniądze od kogoś za coś, a tak naprawdę są pieniądze na kampanię albo wydaje pieniądze na coś i mówi, że nie wydaje ich na kampanię, ale tak naprawdę są pieniądze na kampanię. To takie sytuacje e, są wątpliwe, tak? Natomiast główny problem jest taki jeszcze raz. Nikt nie wie w jaki sposób Trump złamał prawo kampanijne z jednego prostego powodu. Ani Departament Sprawiedliwości, który ma federalną, bo pamiętajmy, w wyborach prezydenckich prawo wyborcze ma charakter federalny, czyli ogólnoamerykański. I dwie instytucje to jest właśnie FEC, tak? Federal Election Commission, i Departament Sprawiedliwości. I obydwie te organizacje, instytucje zajmowały się tą sprawą, ale stwierdziły, że nie postawią w niej zarzutów. A Alvin Bragg, jako prokurator z Manhattanu, dystryktowy, nie ma prawa i jurysdykcji nad tą sprawą federalnego prawa. Więc on powiedział: Gdyby może w innym świecie byśmy żyli, to by Trump był oskarżony o to przestępstwo, o które nie jest oskarżony, ale ani mu tego prze przestępstwa nie udowodniono, nie został za nie skazany, ale teraz skażmy go za to, że popełnił wykroczenie, ukrywając to potencjalne, hipotetyczne przestępstwo, którego my nawet nie jesteśmy w stanie w trakcie procesu, Zdefiniować. I teraz, i to jest wzór praworządności i równości wobec prawa dla Donalda Tuska, co jest oczywiście dosyć przerażającym wnioskiem, bo to trochę tłumaczy te wszystkie operacje, które widzieliśmy w Polsce, e, te operacje z Wąsikiem i Kamieńskim. I znowu to nie jest tak, że my mamy stuprocentową pewność, że oni byli w. Kryształowo czyści. Natomiast tak jak w tej sprawie Trumpa, można zobaczyć tutaj, polityka się i po prostu widnieje tutaj ewidentnie. Na koniec, takie proste rzeczy. Ja wiem, że niektórych to nawet zdenerwuje, mnie to trochę denerwuje, jak o tym mówię. Tak, Trump nie, nie uniemożliwiono mu wygrania prezy wyborów prezydenckich, być może nawet mu to ułatwiono, bo strona z donacjami, datkami dla kampanii Trumpa się zacięła po tym, jak ogłoszono wyrok skazujący. E, sam fakt, że będzie skazany, nawet jeżeli sędzia Merchan w ogóle, e, będzie wydawał wyrok chyba na 4 albo 5 dni przed Narodową e, Konwencją e, Republikanów. Analitycy prawni mówią, że w takiej sprawie jest raczej bezprecedensowe by było, żeby zasądził, jak to się mówi: sentencing. No, przepraszam, Boże, no, wydał wyrok w sensie, że nie, że czy jest winny, do sędziego należy, jaką karę odbędzie skazany już w tym momencie, tak? No, żeby zasądził mu więzienie, ale to jest możliwe, szczególnie, że te, czasowo zostało to blisko tej konwencji narodowej, gdzie Trump ma świętować fakt, że wygra. wygra, wygra nie wiem, co się dzisiaj dzieje, wygrał primaries, prawda? Czyli wybory w partii republikańskiej ma być ogłoszony jako oficjalny kandydat itd., itd., itd. Więc raczej nie pójdzie do więzienia. Być może na jakiś czas go sędzia Merchan wsadzi. Natomiast nawet w więzieniu Trump może być kandydatem i znowu dyskusyjne jest to, czy mu to w jakikolwiek sposób zaszkodzi. Mamy do czynienia kolejny raz z ewidentną sytuacją, w którą główną konsekwencją jest to, że ci, którzy e, nienawidzą Trumpa, w swojej inkantacji nienawiści do Trumpa, od, zaczynającej się od tego, że łapał dziewczyny za nie tam gdzie nie trzeba, że coś tam, coś tam, coś tam, że jest zagrożeniem dla demokracji, a oprócz tego jest skazanym przestępcą. Trump ma jeszcze prawo do apelacji. Bardzo mało prawdopodobne jest, że apelacja nastąpi przed um, wyborami prezydenckimi i Trump jako prezydent do wygrania wyborów jest ciągle Delikatnym faworytem, chociaż to może się jeszcze dużo zmienić, ale załóżmy, że jest. Może też siebie sam uniewinnić. Znaczy, to są różne dyskusje, natomiast wydaje mi się, że to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które Trump zrobi jako prezydent, tak. Natomiast to, co się zmienia, to zmienia się oczywiście w pewnym sensie kultura polityczna. To hasło, że wszyscy jest równe wobec prawa jest przede wszystkim w przypadku Trumpa kompletnie nieprawdziwe. On jest sądzony za rzeczy, za które innych się nie sądzi. Co więcej, jest sądzony za progresywnych prokuratorów, którzy sprawców poważnych e, z użyciem przemocy przestępstw wyżu, e, e, wy, wypuszczają z więzień, bo taka jest koncepcja progresywnej prokuratury, żeby za dużo czarnych nie siedziało czy osób członków jakichkolwiek innych tam mniejszości, chronionych tak zwanych, nie siedziało w więzieniu, bo to źle wygląda w statystykach, nawet jeżeli popełniają poważne przestępstwa. Tak? Więc taki żart, który się opowiadało o tej sprawie od wielu miesięcy był taki, że Trump lepiej miałby większe szanse na wyroku niewinniający, gdyby, gdyby kogoś postrzelił na Manhattanie, chociaż no wtedy też trzeba by pamiętać, że oni by go traktowali jako Trumpa. Natomiast to jest głównie, dlatego w sensie prawnym to ma bardzo... Zgubne będzie miało wpływ. No bo stworzono, to padła pewna tama, ktoś napisał na National Review, e, otworzono Puszkę Pandory. Będziemy się teraz przekonywali, co w środku jej się znajduje. E, pewne bariery psychologiczne padają. To, jak można e, skręcić jakieś oskarżenie dla polityka, który jest uznawany za złego. Ale pamiętajmy, prawo nie do tego służy, bo to jest na przykład też procedura impeachmentu, która różni się od prawa kryminalnego, że nie trzeba komuś udowodnić winy w sensie sądowym, poza reasonable doubt, ale można go poddać impeachmentowi, jeżeli według e, kongresmenów on szkodzi republice, prawda? Do tego służy też polityka. Dlatego mówienie, że politycy tak samo e, podlegają prawu, też jest w tym sensie niebezpieczne, że jeżeli to jest ktoś, na kogo. kogo Połowa Ameryki chce umieścić na najwyższym, w tej chwili ciągle urzędzie na świecie, a jakiś prokurator, który być może marzy też o karierze politycznej, może na podstawie rzeczy, które są bardzo wątpliwe prawnie, go zmusić i razem z sędzią, oczywiście, zmusić, żeby siedział w sali sądowej, żeby nie mógł prowadzić kampanii politycznej, a może go w trakcie kampanii wsadzić do więzienia, to trudno taki system nazwać dobrze funkcjonującą demokracją. Tak. Zupełnie co innego, oczywiście, jakby Trump dokonał jakiejś ewidentnej zbrodni, natomiast z tym jest ogromny problem. To może być też oczywiście pokonanie bariery psychologicznej, które zachęci tych prokuratorów w innych sprawach. Natomiast z tymi innymi sprawami jest problem, dlatego, że po pierwsze, sprawa najbardziej mocna z punktu widzenia. Zarzutów wobec Trumpa, bo tam można powiedzieć o ewidentnym złamaniu niektórych przepisów, to jest ta sprawa z dokumentami w Maralago. Po pierwsze, tam mamy do czynienia z krzywoprzysięstwem, obojętnie jak to inaczej nazwać. W każdym razie, że Trump za pomocą swoich adwokatów poświadczył, że nie ma tajnych dokumentów, a miał dalej tajne dokumenty. Ta sprawa może nie jest egzystencjalna i wielka, i to jakby nikogo nie szokuje, ale ma tę zaletę, że można to łatwo udowodnić i łatwo wytłumaczyć, dlaczego Trump jest winny i dlaczego tak nie mógłby zrobić. Do tego oczywiście dochodzi zarządzanie tymi dokumentami, natomiast z tą sprawą jest ten problem że ponieważ mamy do czynienia z y, dokumentami, które dotyczą narodowego bezpieczeństwa, to zanim sprawa na temat winy Trumpa w ogóle by się odbyła, to trzeba przeprowadzić bardzo skomplikowany prawny i sądowy proces który określi, kto może mieć dostęp, oskarżenie, obrona, no bo jeżeli oskarżenie, wiecie, no to, to jest tak, że jeżeli oskarżenie mówi, Trump e, używał takiego dokumentu w takiej i w takiej sytuacji, ale teraz obrona i teraz jeszcze przysięgli, muszą zobaczyć, co to był za dokument, żeby zrozumieć wagę tej przewiny ewentualnej Trumpa. Tak, Kolejna sprawa to jest ta sprawa z Fanny Willis, czyli prokurator Fanny Willis e, w Georgii. Ona też jest skomplikowana i to też raczej już bardziej niż ta sprawa z dokumentami, ale raczej nie ma wielkich szans moim zdaniem, że te inne sprawy. Oczywiście atmosfera może się zmienić i ten wyścig rozgrzanych prokuratorów i sędziów może się okazać bardzo taki, no taki, że tak powiem, nagrzany właśnie, jak to się mówi. Dobrze. Podsumowując to wszystko, to jest bardzo oczywiście niebezpieczne zjawisko, szczególnie jest niebezpieczne, że ono wzbudza jakieś emocje w Polsce. Ja już nawet nie mówię o tym kontekście, że Donald Tusk być może, ja nie wiem, czy on ma takie plany w ogóle, ale być może będzie premierem kraju, który będzie, dla którego sojusz z USA, którego prezydentem może że być Donald Trump jest kluczowy dla naszego przetrwania i tak dalej i tak dalej, dla naszego bezpieczeństwa. Nie mówię, że jest koniecznym warunkiem, że sami sobie nie poradzimy, ale to będzie trudne, prawda? Więc już tam nie wchodźmy w te pseudostrategiczne rozważania tutaj. Natomiast to jest bardzo niepokojące, to że się demokracja, ta liberalna demokracja, która traci coraz bo to ostatnia rzecz, którą powiem, tak? Temu tej radykalizacji tego jak świetne określenie wymyślono w, w Stanach to się nazywa lowfer, czyli prowadzenie lowfer tak jak warfare, e, czyli prowadzenie wojny za pomocą środków prawnych i prawniczych. Ono się odbywa, gdy demokracja jest coraz mniej łaskawa dla tych, którzy mówią, że są jej obrońcami, bo chociażby to jest bardzo widoczne. Trump, który umówmy się jest Kandydatem naprawdę mógłby być lepszy. Prawda? Ma swoje wielkie zalety, ale też ma ogromny elektorat negatywny. Przepraszam. Jeżeli Joe Biden jest takim wspaniałym obrońcą demokracji i ma problem z pokonaniem Trumpa, którego już raz pokonał, który już się przecież skompromitował wielokrotnie, chociażby całą tą kampanią, którego ludzie powinni się bać, ludzie, którzy powinni cenić jakiś porządek i tak dalej, tyle że ten porządek jest coraz mniej do zaakceptowania dla coraz większej liczby ludzi. Więc Biden w tym samym czasie, Trump, Traci u mniejszości, na które demokraci zawsze musieli liczyć, żeby budować swoją koalicję, koalicję, która da im prezydenturę. Traci coraz częściej wśród ludzi, na których mógł liczyć, często coraz bardziej. Wielu z tych ludzi wolałoby już zagłosować na Roberta Kennedy'ego Juniora, i w tym samym czasie mamy właśnie tę radykalizację loafer, tak. I to, są, to nie są przypadki, to nie są sygnały przypadkowe, bo oczywiście jest tutaj działa ta zasada, Leninowska, chyba tak, Leninowska, że walka klas zaostrza się wraz z postępem rewolucji. Im bardziej ci ludzie czują, że te, ten taki bezpieczny konsensus władzy, monowładzy, którą mogła się cieszyć na przykład w Europie Europejska Partia Ludowa i to widzimy też przy okazji wyborów, że on jest coraz bliższy do tego, żeby okazać się bardzo niestabilny, to tym bardziej oni są gotowi używać takich środków jak, że obrona demokracji następuje. W jaki sposób demokracja jest obroniona przez to, że jeden z kandydatów, dwóch, dwóch jedynych kandydatów w wyborach jest trzymany w sądzie przez to, dlatego że źle zaksięgował w swojej firmie, w istocie tego dotyczy ta sprawa, wydatki, co jest bezdyskusyjne, ale pytanie, co jest ważniejsze, los Ameryki czy to, czy źle zaksięgował wydatki i czy inni, nie mówmy o tym, jak zostały zaksięgowane na przykład zarobki Huntera Bidena w różnych miejscach na świecie, w których przypadkowo Joe Biden jako wiceprezydent odgrywał kluczową rolę w amerykańskiej polityce zagranicznej. Dobrze. Mam nadzieję, że moja irytacja nie była przeszkodą, żeby powiedzieć to, co najważniejsze w tej sprawie. Na tym dzisiaj kończymy. A, do jednej rzeczy chciałem Was zachęcić, jeżeli mogę, bo za chwilę będzie ten filmik opublikowany, to nie będzie długo trwało. O godzinie 18.00 live 3K w Radiu Wnet. Znajdźcie to na stronie Radia Wnet. Ja też umieszczę link na swoim y, Twitterze. Zachęcam do tego, żeby to oglądać na YouTubie, dlatego, że mogę Wam zdradzić takie szczegóły. My mamy taki układ z Radiem Wnet, że nasze zarobki są w całości z YouTube'a, y, więc fakt, że trochę w ostatnich tygodniach chłopcy są i ja też trochę, ale ja mniej, bo ja wiem, że to wszystko będzie dobrze, ale że są trochę tym przerażeni, bo mamy mniejszą oglądalność w Radiu net niż była na tym kanale. Może to zmienimy, ale trzeba też sprawą dać, że tak powiem się uleżeć trochę, zobaczyć jak to będzie długofalowo. E, no i moi drodzy, no o 18.00 do zobaczenia na antenie Radia Wnet. Będziemy też o tym temacie pewnie rozmawiali. Za to Wam bardzo dziękuję. Let's go Wolves! Nie poddajemy się i walczymy. Lechia w ekstraklasie, Arka będzie grała w finale. Trudno powiedzieć, czy wolę, żeby były derby, czy wolę, żeby Arka była w pierwszej. Chyba wolę, żeby były derby mimo wszystko, więc w tej jednej z niewielu sytuacji może trochę będę kibicował Arce Gdynia, ale no, każdy ma swoje wady jakieś. Także do zobaczenia.